Siemanko, witajcie! Cześć! Dawno mnie nie było, miałem takie trochę tematy. Byłem na weselu ostatnio parę dni daleko od domu, także nie było możliwości nic nagrać. Był filmik ze zlotu Jelcza, to w sumie Filipa inicjatywa. Nagrał wszystko, sam tutaj robił, mnie w ogóle nie było. No na pewno jakbym był na miejscu, to coś bym opowiedział na temat Jelczy, bo no fabrykę mamy 2 kilometry, no może 3 kilometry od domu. Także dużo tutaj u nas się działo w tych tematach. Pół mojej rodziny pracowało w Jelczu, który no tak naprawdę istnieje gdzieś tam do tej pory, ale no... Cząstka, ale... Robią tylko te wojskowe samochody, także to już nie to, co kiedyś. Ale no nieważne, to jeszcze może coś na ten temat powiemy gdzieś innym razem, może w trasie bardziej, tak tematycznie, autem. A my jedziemy teraz po przyczepę samozbierającą do wypożyczalni. Jest godzina 3:50, no już 20 minut jedziemy. Trochę ujechaliśmy, jasno się robi. A mamy właśnie długą drogę, ile tam będzie, jakieś 120 km bez kilku dokładnie, zależy jeszcze jak tam pojadę, jakie wybierzemy drogi. A jedziemy tę szóstką w tym roku, w tamtym byłem tę siódemką, ale prawdopodobnie przepniemy też później do tej siódemki, bo ta pogoda ostatnio to trochę taka była cyrkowata, że no nie da się opisać. Albo suszyło, albo tak dolało, że woda stoi. Jechałem któregoś dnia w nocy, albo jakoś pierwsza w nocy autostradą i wekiem, no nie szło jechać, tak lać zaczęło. Jeszcze ja wymęczony trochę, no bo to zaległości się nazbierały, to mnie nie było parę dni, to trzeba było to wszystko pocisnąć. Dzisiaj też już tam ile, 3 godziny spałem później. No będziemy mieli fajnie, bo tak. Przywieziemy przyczepę na 2 doby, no to trzeba będzie trochę to wykorzystać, no bo mamy tam naszykowane, nakoszone. Na pewno później się jeszcze odezwiemy, coś no jeszcze w dzień i coś tam ze zbierania. A tak no to będzie drugi filmik zwykły z muzyką. Będzie zgrabianie, zbieranie. Coś tam może z pryzmy. Przecząsania nam się nie udało nagrać. Jakoś tak grało, że wyszło. Wyszło, ale... Koszenie jest oczywiście. No i tak, no, jedziemy. Jak na razie pogoda pozwoliła fajnie polatać dronem, także aż sam byłem zdziwiony, że tak się uda. Od jednego dnia coś wiało rano, ale się uspokoiło, fajnie można było polatać, się udało nagrywać. A na pewno będzie raczej przeczepiona te szóstka, te siódemkę, bo dopadało nam strasznie. No nie wiem, już w sumie to nawet nie kontroluję, ile to litrów jest. Jak była susza, to wiadomo, sucho. No zboża to tak już na piaseczkach wypaliło, reszta tam odratowało, całkiem fajnie to wygląda. A teraz dolało, jak mieliśmy akurat wykoszone te łąki, że musieliśmy jeszcze troszkę tam ten termin przesunąć. Trawa mokra taka leżała, nic jej się nie działo, wszystko na pokosach. A teraz już podeschła, jedziemy po przyczepę, dzisiaj jest sobota i prawdopodobnie dzisiaj też nas obejrzycie. Taki jest plan przynajmniej. Ale no jest woda miejscami na łąkach, także może być problem. Przyczepa może wpadać, zobaczymy jak będzie, co się sprawowało wszystko, bo no jedna łąka jest siana od zera, jeszcze nieudarniona, ta trawka taka wiotka. Te stare podsiewane, zresztą pokażemy też jak to wyszło wszystko, to podsiewanie. No to tam może być lepiej, tyle że jest jeszcze bardziej mokro, to też może nie do końca lepiej. Ale zobaczymy, no przyczepa ma fajne kapcie, szerokie, Strautmanka w tamtym roku była na filmiku, kto oglądał. Ale to później wszystko, może tam coś nam się uda nagrać w firmie, do której jedziemy. No, mamy trochę tak, no jadę tutaj tak, no, z Jelcza jedziemy, my tu z okolic, także kto nie wie, jeszcze raz powiem, bo no Jelcz Laskowice jest miejscowość. Fabryka Jelcza tutaj właśnie było w komentarzach, że znajduje się, bo piszą ludzie, gdzie ten zlot, gdzie? No gdzie mógłby być, jak nie w Jelczu? No ale no, ja rozumiem, nie każdy może wiedzieć, że taka miejscowość w ogóle jest. Tak jak Star. Star nie był robiony w Starze, w Starachowicach.
no, czy tam no inne, Lublin jedynie jest też, w Lublinie tak, no nie będę teraz, to jeszcze mam do powiedzenia coś na takie tematy, to kiedy indziej. A my jedziemy po przyczepkę i co by tu, bo się pogubiłem teraz, o tym starze jeszcze mi się do głowy. A przyczepa jest chyba 38 metrów sześciennych z nożami, z wałkami rozrzucającymi. No bardzo fajnie robotę robi. Drugi rok po to jedziemy, fajnie, sprawuje się, a miałem powiedzieć, którędy jedziemy. No z Jelcza tutaj jadę na Łozinę, Trzebnica, później Starą Piątką, no bo autostradą, bo nie można oczywiście Eską. Na Grabce tam, na Wąsosz, Góra Śląska. I z Góry Śląskiej tam w prawo odbić taką wioskę, ale to zobaczymy, może później zdradzimy, może nie, chociaż myślę, że tutaj dla właścicieli taka reklama to by nie zaszkodziła, na pewno by się ucieszyli, myślę, ale to zobaczymy. O, my mamy dopiero zrobione jakieś 20 km, 25 max. No to jeszcze sobie pojedziemy, jeszcze się zdążymy nagadać, kawę opić się, tak. Bo w tym tygodniu no, dużo nie spałem, a będę spał jeszcze mniej, ze względu, że tu będziemy chcieli wykorzystać sprzęt. Pograbione jest prawie wszystko, zanim wrócimy to już będzie wszystko, więc zostanie w sumie tylko pryzma i wożenie, ale przyjedzie znajomy też na pryzmę John Deere'em 7810. No, a to jeszcze, no nie, nic nie mówię, to później. Bo może coś ciekawszego jeszcze wyniknie, ale dobra. Ciężkim klockiem wpadnie, to fajnie zagniatać. Tam będziemy w międzyczasie gdzieś, jak trzeba, manitką podjeżdżać, tę szóstką. Bo jest łąka jedna tak bliziutko. Pryzmy, no to myślę, że to fajnie by to wyszło. Fajnie, że nie nadąży jeden. Ale dobra. Ona sobie gardło boli już. Klima włączona, bo szyby parują. Dobra, bo to będzie, może być długi filmik, a tego bym nie chciał, także kończymy teraz, żeby później coś nagrać, bo nie będziemy na dwa tego też tak rozdzielać, nie? Dobra, na strzała. Hejo. O, ale. Dobra, jesteśmy tutaj u pana, od którego pożyczamy przyczepę. Wycofujemy, lecimy działać, bo to nie ma czasu. Trochę nam podeschła ta trawa, ale nic nie szkodzi. W tamtym roku mieliśmy jeszcze suszą i przyczepa fajnie się sprawdziła, dobrze było ścięte, daliśmy zakiszać, także piękna kiszonka z tego wyszła i nic nie będzie tam problemu. Jesteśmy w miejscowości Ligota, to jest tak już bliżej Leszna. Także kto tutaj miejscowy, to będzie na pewno wiedział. Zaraz zobaczycie, jaka to jest firma. Na płocie będą afisze. Filip mnie tam pilotuje z tyłu. Mogę? Agroto Szymon Boruch. Bruch, przepraszam, bo aż takiej pamięci to ja nie mam. Dobra, tutaj wypożyczyć możecie rozrzutniki dealer Strautmana. Także tutaj on może chyba widać będzie. W razie nazwę. Czego? W razie czego? Liście. No, na priv wszystko napiszemy, kontakty możemy podać. Światełka, klima, bo gorąco. Na pusto. Przyczepa fajna, no naprawdę. Przyjemnie się tym robi, bardzo fajnie sieka i no jest dobry sprzęcik. Później przepniemy do tej siódemki, to coś pokażemy jeszcze, jak to tam idzie. A tymczasem przez lasy mamy trochę takich dziur, a podjedziemy do głównych, tam na Żmigród, na Starą Piątkę, na Wrocław lecimy i jesteśmy w Domciu. Także tyle, odzywamy się później. Dojeżdżamy do Żmigrodu, pójdziemy sobie na jakiegoś hot doga, bo głodni. Kawa rano, może przy okazji. Kawę, może ty, ja rano tu już kawę piłem, bo jeszcze do poniedziałku trochę kaw przed nami, także spokojnie.
A fajnie tutaj się z tą kumpluwą jedzie naszą po takich dziureczkach. Tutaj chyba możemy, bo tamtej nie bardzo, tak? Także ja mówię, czy gdzieś tam wjedziemy, bo tamtej wiem jak się wjeżdża. Nie, tam nie ma. Tak, jest tu wjazd, prawda, no. Tam. Po dziurach takich przez lasy jechaliśmy, od lusterko właśnie gałęzie złożyły, zaraz ustawimy. To fajnie się z tym jedzie. Tak płynnie ciągnik obciążony jest i nie skacze. Te siódemka jakoś tak nie odczuwała, nie było wielkiej różnicy. A tutaj jest fajnie, fajnie. Dobra. Mamy jeszcze ile tutaj do domu? 50? Coś takiego. No, to trzeba zaraz dzwonić, że my już się zbliżamy, bo tam już grabanie prawie skończone. A my tu się gdzieś musimy wpasować. Parking jest tutaj. Często stajemy na tym Orlenie w Żmigrodzie, bo tutaj, no na Poznań jak się i okolice starą drogą tutaj właśnie jak jeździliśmy, no to się tu praktycznie zawsze się tutaj stawało gdzieś. W Rajkę staniemy, nie? Docofam tutaj, tak nie będziemy tak jak tamten stać. A lusterka nie mam, cholera teraz. Coś nam się otworzyło? Tak. Co? Gdzie? Od tego. Co? Klapa. Która? Od łańcucha tam. Z tyłu? Wałki, no. Ona wystaje tam fe? No, trochę. Kurde, no widzisz? Dobra, no, mija się z tym. Dziury, nie? On widzi w lusterku. Dobra. Zestaw później jeszcze zobaczycie. Idziemy chwilę. Witajcie. Teraz w 78-10, te szóstka z boku ma w czasy. Manitka też w sumie niepotrzebna. Nie musimy nic rozrzucać. Tym smokiem tu wszystko zagniecie bez problemu. Tak jak tutaj przyczepa ma noże, ładnie zetnie. To nie trzeba nic. Jakiś błąd tutaj wyskakuje. Coś tam jest przetarty kabel od amortyzacji przodu. Ale klikam tam, żeby to wyłączyć czasami. O, znowu się... Nie wiem, nie wiem. A to kolos jest tak, że 78-10, no do patelni jakbym takiego zapiął, to podejrzewam, że byłby kosmos. Jak te szóstka sobie daje radę. A te szóstka stoi, te siódemkę podpięliśmy pod przyczepę, to coś też jeszcze nagramy. Te szóstką dużo mniej paliwa na pewno poszło na tą trasę, no bo prawie 120 km, no to chyba warto przyczepić i zaoszczędzić jakieś tam litry. A błotniki z przodu ściągnięte właśnie będą na pewno pytania, bo w tamtym roku, czy nie, chyba 2 lata temu, też właśnie znajomi nam pomagali tutaj przy deptaniu kiszonki, urwał się wspornik za, tam nie pamiętam, coś ponad 1000 kosztował. Także lepiej nie ryzykować, obydwa pościągane, elegancko wszystko się mija tutaj, nic tam nie haczy, bo to samo jest w T7-ce. W T7-ce łapie również bardzo mocno, tam wciąga trawę. W T6-ce jest dobrze, bo jest duży odstęp taki, a w T7-ce trzeba tam też uważać, też kiedyś ściągaliśmy, bo był już naderwany jeden, tam podprostowaliśmy, później serwis chyba uznał to na gwarancji, nawet przy przeglądzie zmienili, bo takie było to pokieryszowane trochę. A tu mamy zapięty z przodu obciążnik Fes, bańka taka, nie wiem ile on ma, 1,5 tony. Z tyłu taki mniejszy trochę, też koło tony będzie. Fes to siada, Fes. Żadnego nie trzeba, o, mnie ściągło trochę. Nie trzeba żadnego tutaj rozrzucania. Skrzynia Autopower, bardzo wygodna. Kiedyś nie byłem przekonany do tego. Jeździłem różnymi John Deere'ami. No ten w miarę fajnie chodzi. Ostatnio go wyregulowali, jeszcze lepiej teraz dobiera te obroty. Nie trzeba go tak przegazowywać, żeby on jechał. Bo na jesień znowu jeździłem premiumem 69-30 z czternastkami, z kukurydzą.
to powiem wam, że mi się najlepiej podobało, bo bardzo fajnie ta skrzynia pracowała. Zero tam jakichś przepałów, żeby te obroty gdzieś przeciągał. No tak jakbym chciał, on tą prędkość zwiększa, obroty fajnie dobrane, 55 na godzinę, nawet ciut ponad. Przy obrotach tam 1700, 1800, jakoś tak. Na pewno nie przy pełnych. Ale no szybciej już tam nie było opcji, żeby poszedł. Także nic. Zobaczymy, co dalej się uda. Na zakończenie może trochę z zewnątrz pokażemy, jak przyczepa się prezentuje z tej siódemką. Teraz już się pogoda trochę uspokoiła. Było, powiem szczerze, trochę momentami padało, momentami wiało. Ze zbierania bardzo mało udało się nagrać dronem, niestety. Mam nadzieję, że tam w filmiku, który później pójdzie pod muzykę, trochę tam dodam z tego drona ze zbierania, ale to zobaczymy jeszcze, jak to tam wszystko wyszło. Jeszcze zapomniałem dopowiedzieć. Grzesiek cały czas tutaj na pryzmie, dlatego ja pojechałem na pole dokończyć tego vloga. Pilnuję tutaj manitków, depczę, rozgarnia. Wsiądziemy na chwilę do Grześka. Siema, siema, witajcie. Miałem skończyć z przyczepą, ale muszę tutaj na pryzmie chwilę posiedzieć. Porobimy tutaj, co trzeba. Mało nam zostało już, powiem wam. Takie, no nie, resztki jeszcze trochę jest, ale widzimy, że musimy trochę pryzmę inaczej uformować, bo nie ma tej zielonki tyle, ile by tutaj byśmy chcieli. Także trochę tutaj to podrównam i będziemy tylko ugniatać i tyle. A manitka wjeżdża na takie coś, bez problemu nie nawija na wał, bo w poprzednich latach, jak woziliśmy tam jakimiś małymi przyczepami, które nie cięły za bardzo, no to noże były takie, jakie były, cięły słabiutko. Tak jak cięły. No, a dobra. Tam Krzysiek trąbi, żeby mu rozgarnąć jeszcze. Ale właśnie no o tym mówię, że mogę wjechać manitką tutaj na taką ściętą trawę, nie nawija. Chociaż mieliśmy już patent na to, bo mieliśmy taką, mamy do tej pory, ale nie zakładałem. Mamy zrobioną taką osłonę na wały, tam od spodu taka blacha pod cały spód. Gdzie on to chce? Tutaj. Szeryf. I wał osłania i wtedy nic się nie nawija, nie? Ale no nie trzeba było tutaj. O, no manitką, no to tak kosmetycznie czasami coś rozgarniemy, tak przeformować, bo tak to tam siódema idzie, wyrówna sobie kołami. Tutaj takie już na wyższym poziomie to trochę trzeba tam zawsze, wiecie, rozgarnąć. Fajne ma oświetlenie. To jest John Deere z tego samego gospodarstwa, co M-ka, która się ma nam się kukurydzę, także nie wiem, czy tam możecie teleskop teraz przysłonił. No, no John Deere jak John Deere, no dobra. Tam jeszcze kawałek raz. Gdzie? Do niego? To odsuń mi się tam, bo uciekaj mi! O, dobra, tu pod murek. To wepchnę zaraz. Przepchniemy to tak fajnie jakoś. Czy nie fajnie? Bo mi się podoba. Fajnie jest. Manitka fajnie na pryzmie. Czuć tę moc, ta turbinka piszcze. Ciemno się robi, ale no do rana będziemy jeszcze walczyć na pewno. Także spokojnie. Mamy co robić, panowie i panie. Te szóstką jeździliśmy, będziecie widzieć filmiki. Trochę nam się te terminy tak już pokićkały, bo no naprawdę, uciekaj. Tak się trochę człowiek zajmie robotą i z filmikami później nie ma czasu, no ale no i tak, no staramy się to jakoś
pogodzić wszystko. Zaraz tu te szóstką wjeżdżam, bo manitka do deptania jest taka nie za dobra. Dobra pod tym względem, że jest ciężka cholernie i ma koła nie za szerokie, także dobrze ugniata, ale przycięgło tu trochę elektryczne powoduje, że muszę dawać jej dużo gazu, żeby to ciągło. No to wolę ciągnikiem sobie jechać tam, tutaj tylko uformujemy, a tam te szóstka stoi. W sumie obciążniku nie zaczepiłem, też mogłem na przód, na tył, dwa mamy. Ale nie było czasu. Tutaj jest od tego sprzęt, nie? No, jak pokaż, jak on ładnie chodzi. No, tu tak podgarnę trochę, bo takie silosy na szybko robione, nie? Ale no zawsze ja uważam, że najlepszy jest silos, jaki by nie był. Ten murek zawsze pomaga, lepiej to dogniecisz. Jest bezpieczny, nie suwnie się gdzieś tam ciągnik. No zdarzy się, że felga złapie płyty, gdzieś to potem trzeba naciągać, nie? Ale no to tak bywa. Kiszonka to, kto oglądał, pamięta, no było tego sporo z kukurydzy. Te gazociągi wykaszaliśmy, także no... Dwa filmy nawet z tego powstały. Dwa filmy. Właśnie nigdy nie byłem zwolennikiem, żeby robić dwa filmy z jakiejś jednej akcji, no ale tak chcieliście, podobało się, no dobra, no to... To są dwa. O, tu już czuję kiszoneczkę taką, bo to już od rana takie... O! Trzymaj się, panie kamerzysto. Ja vloga jeszcze z kamerzystą to chyba nie kręciłem. I pyk to będziemy trzeba... Trzeba będzie pyk zrobić, bo to myślę, że już długie będzie, nie? No. My z wami cały dzień... No, folię złapałem, nie? My z wami tak naprawdę cały dzień tutaj rozmawiamy, także z takimi cięciami jakoś tam to... Kurde, no. Dobra, jest. Nie wiem, ja myślę, że to wystarczy na tyle, jeszcze tu przyciągnę. Jak już sobie pewniecie poradzi. Na koniec jeszcze weźmiemy, najwyżej skrócimy lekko, ale to też, żeby był łagodny taki zjazd, żeby podbieraczem tu nie haczyć nic. No, jeszcze będzie trochę przyczep. Dobra, także trzymajcie się, staramy się dla was coś nagrać, choć nie jest łatwo. Zachęcamy do subskrypcji, łapkowania, do komentowania. Komentujcie jak najwięcej, odpiszemy w wolnym czasie pewnie, wszystko. No, to byłoby na tyle. No, trzymajcie na razie. Się, na razie.